Cześć, ja jestem Virius. Zapraszam na kolejną wieczorną kawę. Jak wiecie, zbliżają się Mikołajki, okres, gdy wszyscy dają sobie nawzajem prezenty, gdy szczęście wokół nas otacza wszystkich naszych bliskich i nas samych i jest miło i ciepło i przyjemnie i wszędzie są prezenty i cud miód i orzeszki. Niestety nie wszyscy mają tyle szczęścia co my. Nie mają tak komfortowych warunków do życia. Nie żyje im się tak miło i przyjemnie jak nam. I w Polsce już od dawna działa Stowarzyszenie Wiosna i jednym z projektów tego stowarzyszenia jest projekt o nazwie Szlachetna Paczka. Jest to projekt, który jest realizowany właśnie co roku. Jego ideą jest to, że wolontariusze, którzy pracują dla Szlachetnej Paczki, odwiedzają rodziny, które na przykład zostały zgłoszone do bazy rodzin, które są potrzebujące, które są w potrzebie. I ci wolontariusze odwiedzają te rodziny i sporządzają takie ankiety. I następnie jest cała procedura. Jest sprawdzane, czy dana rodzina się kwalifikuje, aby zostać dodana do bazy. I później, gdy taka baza jest już gotowa z tymi rodzinami, które się zakwalifikowały do Szlachetnej Paczki, wtedy my, jako darczyńcy, jako osoby, które mogą pomóc, możemy pójść udać się na stronę Szlachetnej Paczki, czyli www.szlachetnapaczka.pl, i tam jest lista rodzin i możemy sobie wybrać jakąś rodzinę, której chcemy pomóc, i przygotowujemy paczkę. Później takie przygotowane przez nas paczki trafiają do odpowiednio tam wydzielonych magazynów, z których te prezenty są dostarczane przez Szlachetną Paczkę do rodzin, którym zdecydowaliśmy się pomóc. I akcja jest o tyle fajna, że można zostać darczyńcą. Można samemu wybrać rodzinę, której się chce pomóc. Można na przykład, jeżeli pracujecie razem z kolegami z pracy, na przykład zrobić zrzutę na jedną wspólną szlachetną paczkę dla jednej rodziny. Jeżeli na przykład się uczycie i chodzicie do szkoły, możecie na przykład razem z klasą, możecie porozmawiać ze swoją wychowawczynią, wychowawcą i możecie razem zorganizować taką paczkę dla jakiejś rodziny. Można całą szkołą, można zespołem szkół, można całą firmą na przykład, jakimś działem z firmy. Więc jest to fajna inicjatywa, w którą można razem się jakoś wkręcić i którą można jakoś razem zorganizować. Razem wspólnie zorganizować taką paczkę. Ja nagrywam tą wieczorną kawę w niedzielę wieczorem. Jestem padnięty, bo w sumie chyba 3-4 godziny spędziliśmy dzisiaj z rodziną na zakupach. Właśnie w celu zakupienia produktów na szlachetną paczkę dla rodziny, którą wybraliśmy. I w sumie powiem wam, że jestem padnięty, ale z drugiej strony jestem zadowolony, ponieważ wiem, że ta rodzina będzie zadowolona, że ten prezent jakoś pomoże przetrwać tej rodzinie kolejne miesiące, że trochę postawi tą rodzinę na nogi. I teraz chciałbym wam przeczytać opis rodziny, którą my wybraliśmy. Od razu mówię, że w tych ankietach, które są tam zestawiane i składane w tej bazie danych Szlachetnej Paczki, często są zmieniane po prostu imiona członków rodzin, żeby zachować anonimowość, bo tam nie ma podawanych danych personalnych osób, którym pomagamy, tylko są po prostu zmienione imiona, natomiast są opisy dokładne tych rodzin. I opis naszej rodziny. Pani Zofia, 84 lata, i jej córka, pani Ewa, 59 lat, tworzą pogodną rodzinę, chociaż życie nie szczędzi im trudności. Matka już od 11 lat nie opuszcza mieszkania, którego ściany opanował grzyb i wilgoć, gdyż jest stale podłączona do koncentratora tlenu. Z kolei pani Ewa choruje na serce, ma za sobą dwa zawały. Rodzina utrzymuje się z emerytury pani Zofii, renty pani Ewy i zasiłku, czyli w sumie 2020 zł. Po odliczeniu kosztów mieszkania i leków na jedną osobę przypada 335 zł miesięcznie. Trudności pogłębia nieuregulowana kwestia najmu mieszkania. Rodzina prosi przede wszystkim o żywność, gdyż bez niej nie może się obyć. I tutaj dalej w kolejne punkty tej ankiety, to jest właśnie na przykład potrzeby rodziny, czyli tutaj było powiedziane, że żywność jest żywność trwała, czyli takie rzeczy jak herbata, kawa, ryż, makaron, mąka, cukier, olej, dżem, konserwy mięsne, konserwy rybne.
Są też środki czystości, czyli proszek do prania jest tylko wymieniony, lub ewentualnie płyn do płukania do pralki. I jest też dział specjalne upominki. I tutaj, co jest bardzo fajne w przypadku tej rodziny, a takich rodzin jest też mnóstwo w bazie, które oczekują na swoich darczyńców i na pomoc. Najfajniejsze jest to, że w specjalnych upominkach, gdy wolontariusz pytał tą rodzinę, to w specjalnych upominkach pojawiło się i tak niechętnie powiedziane, ponieważ rodzina nie miała żadnych życzeń odnośnie specjalnych upominków, pojawiła się hałwa dla pani Zofii, czyli dla tej starszej pani w tym domu. I zobaczcie, jak niewielki to jest prezent, że no dla was, wy moglibyście sobie pomyśleć, albo ja mógłbym sobie pomyśleć, że hałwa, co to za prezent, prawda? W świecie, gdy, nie wiem, dzieciaki dostają na komunię tablety albo iPhony i jakieś inne gadżety. Tutaj dla rodziny specjalnym upominkiem, czymś wow, jest hałwa. Więc ten opis generalnie nas urzekł i to, jak jest nastawiona ta rodzina, że nie jest nastawiona roszczeniowo, nie żąda jakichś nie wiadomo jakich prezentów, tylko po prostu prosi o coś, co jest jej potrzebne do przeżycia. Czyli to są kompletnie jakieś najbardziej podstawowe rzeczy i bez jakichś dziwnych wymysłów i tak dalej, i tak dalej. I co jest jeszcze fajne, to, my z tą rodziną się nie spotkamy, bo generalnie Szlachetna Paczka działa tak, że nigdy się darczyńcy nie spotykają raczej z rodzinami. Natomiast fajne jest to, że w momencie dostarczania naszej paczki dla tej rodziny wolontariusz jest oczywiście przy tym i spisuje wrażenia rodziny, taką mini relację pisze dla darczyńcy z otrzymania paczki przez rodzinę. Więc to jest bardzo miłe dla darczyńców, gdy mogą potem się dowiedzieć, jak ogromną radość sprawili rodzinie, którą wybrali i której zechcieli pomóc. Więc to jest jak najbardziej, to jest chyba najfajniejsza nagroda w tym wszystkim. Jeszcze tak z żoną rozmawiałem przed nagrywaniem tej wieczornej kawy i powiedziała, że w sumie taka chęć pomagania, można by powiedzieć, że wynika z egoizmu, ponieważ to jest, powiedzmy, takie liczenie, że kiedyś może my sami możemy się znaleźć w ciężkiej sytuacji. Nie wiadomo, jak się życie potoczy, a kiedyś możemy sami wylądować w takiej trudnej sytuacji i wtedy może ktoś się znajdzie, żeby nam pomóc. Więc w sumie taki refleksyjny i dosyć poważny temat tego odcinka, ale zachęcam was do zapoznania się z tą akcją. Jeszcze raz podaję adres www.szlachetnapaczka.pl. Link też podam w opisie pod filmem, jeżeli ktoś był zainteresowany. Przepnijcie słowo swoim rodzicom, swoim kolegom z pracy, pogadajcie ze swoimi wychowawcami w szkołach, gdzie uczęszczacie, a nuż może uda wam się zorganizować taką paczkę. To jest fajne doświadczenie. My już któryś rok bierzemy udział w takiej akcji jako darczyńca i czy to razem sami, czy to z kolegami z pracy się zrzucaliśmy i co roku jest to fajna sprawa i nie żałuję ani jednej edycji tej szlachetnej paczki, gdy brałem w niej udział. Także zachęcam was jeszcze raz serdecznie do zapoznania się z tym. Jeżeli tylko macie czas, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zerkniecie chociaż na tą stronę i zobaczycie, jak to wygląda. I w sumie takim oto krótkim podsumowaniem tego, co miałem wam powiedzieć, kończymy ten odcinek wieczornej kawy. Dzięki wam wszystkim za uwagę. Jestem Virios, a to był jeszcze raz kolejny odcinek wieczornej kawy. Trzymajcie się, cześć!